Hej, witajcie. Zaczynamy. Jesteśmy na kreaturach. Mamy piątek. Dzisiaj to, co się będzie działo, to walka. O nie, muszę dźwięk wywalić. O nie, zapętla się, będzie tragedia. Gdzie to się wyłączało? Jest, mam. Okej. Dobra, dobrze jest. Sprawdźmy, jak wyglądają nasze plansze. Mechanika działa, ok. Miejsce, w których walka się dzieje, też działa, super. Dobra, jak widzicie, będziemy mieli trochę tutaj rzeczy, trochę gadania. Będziecie wygadać, mam serduszka, które mogę usuwać ile chcę, więc to jest fajne. Mamy nasz turniej w pierwszej rundzie. Jedziemy Lukrecja kontra Bulbulbi. Bardzo prosimy o właśnie kiedy w momencie, w którym pojawiają się komentarze, żeby bawić się w to tak, żeby wiecie, żeby komentować mniej więcej to, co się tam w walce dzieje czy coś. Wtedy to będzie ciekawsze, kiedy będę po prostu rysował. Zobaczymy. Będzie wszystko rysowane w formie plansz komiksu, więc mamy plansze tak jak zwykle, więc będą wyglądać jak wszystkie inne komiksiki. I nikt się nie skapnie, że to jest tylko zabawa. Wszyscy pomyślą, że to jest prawdziwy komiks dla prawdziwych ludzi. Okej. Więc nasza zabawa będzie polegać na tym, że mamy ten system i ten system będzie nam mówił, czy ktoś kogoś trafił i tak dalej. Wszystko opiera się na rzucie kostką sześciościenną plus modyfikatory postaci. Tutaj mamy ich modyfikatory, gdzie atak 1 i obrona 2 u Lukrecji, a Bulbulbi ma 3 ataku i 0 obrony. Jeżeli atak jednej postaci będzie wyższy niż obrona po rzucie, kończy się to trafieniem. A jak nie, to nie ma trafienia. I ja to rysuję po prostu. Więc proszę bardzo, bawimy się. Nie mogę się doczekać na was, na wasze rzeczy. Mamy turniej. Przyznam, że się trochę stresuję, bo zastanawiam się, jak bardzo będę w stanie, jak szybko to będzie się toczyło, jak dobrze będę w stanie rysować, bo jednak gdzieś tam przekazaliście, co byście chcieli mniej więcej widzieć w tych swoich postaciach. Mam tutaj, jeszcze sobie wyciągnę. Mam tutaj ekranik dodatkowy, na którym będę widział zawsze wasze postacie, które stworzyliście. Dzięki temu nie powinna się dziać żadna przykrość, bo zawsze wszystko będę miał pod okiem. Bulbulbi, jak pewnie wiecie, trenerem Bulbulbiego jest wściekły Rabarbar, z kolei trenerem Lukrecji jest Ercia. Za chwilę będziemy się łączyć zarówno z nimi, jak i z wieloma różnymi słuchaczami, którzy będą mogli podejmować decyzje, gdzie na przykład walka będzie się toczyć. To może najpierw spróbujemy porozmawiać faktycznie z trenerami na temat tej walki, która się będzie toczyć, czyli Lukrecja Bulbulbi. Bardzo proszę, czekam na telefony, jedziemy. Ercia. Pierwszy telefon. Jest pod ręką. Hej, witaj, Erciu. Cześć. Siemasz. Zrobię cię trochę głośniej, bo trochę jesteś cicha. Czy ja trzy takie do mycia? Żeby odpisać. Jeden na Belina, co tu gra, jeden nie. Pozdro dla mamy. Masz dobrze zbierający mikrofon. Wiemy, że trzeba kupić jakieś rzeczy do mycia. Halo? Nie? Nie będziemy rozmawiać? Okej. Okay. Spoko. Spróbujemy później. Wyraźnie dzieją się ważne rzeczy. Wobec tego wściekły Rabarbar. Zadzwonimy do wściekłego Rabarbara. Hej, dzień dobry, wściekły Rabarbarze. Cześć. Bardzo miło, że jesteś, że się postanowiłeś pojawić. W ogóle fajnie, że oboje jesteście na miejscu. Słuchaj, gdybyś mógł wybrać dla Bulbulbiego miejsce, jakie by było perfekcyjne miejsce? To jest światowy raptor, więc on tak jakby odnalazłby się w bardzo wielu miejscach dobrze. Tak,
ale oczywiście na świecie, ale w przyjemnych warunkach, oczywiście dla normalnej osoby. To znaczy, co przez to rozumiesz? To znaczy, na że gdzie czułby się źle? W nietrudnych warunkach, czyli dżungla odpada. Może dżungla w sumie tak, bo to jest raptor, ale pustynia, jakieś wilgotne bardzo miejsca nie. Aha, okej, okay, rozumiem. Czyli to jest taki, który bardziej lubi umiarkowane klimaty. Tak, to może jest być taki światowy, ale to jest taki światowy, który bardziej pomieszkuje w hotelach, jak jeździ za granicę. Właśnie, taki bardziej uczłowieczony. Okej, okay, w porządku. Jestem w stanie to uszanować jak najbardziej. No i światowy także mówi nam o tym, że na świecie faktycznie się odnajduje, ale istnieją i inne planety. Mam nadzieję, że nie będą was wsadzać w kombinezony kosmiczne, no ale to będą decydować już głosujący, to znaczy zagłosuje ktoś, kto wybierze arenę. No, dobra. Jakie przewidywania? Co byś chciał, żeby Bulbulgi jaką taktykę objął w walce z Lukrecją? Wolałbym zostać trochę defensywny mimo zerowej obrony i właśnie chyba przez to zdecyduję na defensywę. I Bulbi będzie podczas czytania uważnie patrzył na Lukrecję, obserwował każdy jej błąd i spróbuje zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie. Rozumiem, okej, okay, czyli taka trochę gra psychologiczna w walce. Co pójdzie, w jakie techniki walki, kiedy przyjdzie do ataku? W jakie techniki walki będzie tym razem, jako że on ma bardzo szeroko, bardzo rozbudowane zdolności? Na początku spróbuję uderzyć od razu bardzo wielkim fireballem. Aha. Jeśli Lukrecja sparuje atak, przejdzie trochę bardziej do defensywy, utworzy tarczę magiczną, która będzie odpierała i atak w razie kontrataku z jej strony. Jasne, zawsze no i będzie próbował ogólnie jak najwięcej spamować tymi fireballami. Okej, okay, czyli idziemy faktycznie jak najwięcej z fireballami, to jednak ofensywnie. Tak. Już po posiłku czy przed? Słucham? Słyszę widelce. Tak, moja mama zrzuciła. Moja mama zawsze coś tucze albo jej coś spala. Okej, okay, dobrze. Nie musimy tego wiedzieć. Mam nadzieję, że nie będziesz miał przez to kłopotów teraz, jak jeżeli usłyszała. Mamo, postaraj się nic nie stuc teraz. Dziękuję. Super, wszyscy mają mamy. Trzymaj się w ciekłej rabarbarze i no, trzymam kciuki ze wszystkich porówno, ale no, potrafię uszanować. Trzymaj się. Okej. Okay. To co, próbujemy jeszcze raz Ercie? Może spróbujemy. Hej, witaj Erciu. Czy damy radę pogadać? Sprawdzamy. Mamy chyba trochę problemu z mikrofonem albo coś. Bo niestety cię nie słyszę. Zadałaś pytanie na Skype'ie. O, jest lepiej, jesteś, wróciłaś, tak jest. Spytałaś na Skype'ie, czy mieczyk Lukrecji może ciąć wszystko, a jej wełna być dosyć odporna. Czyli chciałabyś, żeby była właśnie jakiś ten. No to spoko. Wełna Lukrecji jest odporna, a mieczyk może ciąć wszystko. Nie ma zmartwienia. Jesteś? Jestem cały czas. O, okej, okay, dobra, rozumiem. Słuchaj, jaka by była perfekcyjna okazja dla Lukrecji? To znaczy, w jakim miejscu odnajdowałaby się najlepiej? To znaczy, tak myślałam, że najlepiej by było, gdyby Lukrecja walczyła gdzieś blisko wody, ponieważ kiedy wełna namoknie jest dosyć ciężka, więc jakby złapała go w sieć, byłoby mu trochę ciężko wyjść. Jasne. Raptor właśnie wspominał, że za wodą by trochę nie przepadał. W sensie rabarbar. Więc od razu masz faktycznie bonus tutaj negatywny, więc są jakieś szanse. A jakieś konkretne miejsce ci przychodzi na myśl? Jakieś bardziej jezioro, czy na plaży? Chyba lepiej nad jeziorem, bo zawsze można się... Znaczy nad jeziorem to jest taki teren niepiaskowy, więc... Mhm.
Spoko. Czy masz obawy w związku z tym, że Bulbulbi planuje rzucać fireballami, a owce są dość łatwopalne? No właśnie, i dlatego myślałam, że bardziej broniłaby się w tej walce tarczą. Jasne, jasna sprawa. Więc postaramy się, więc będzie broniła się tarczą i siekała mieczem, tak? Bo to jest to, co robi. Tak. Okej, okay. Czyli klasycznie, standardowo obrona, atak porówno mniej więcej. I... Tak, taką taktykę. Jasne. Jak widzisz swoje szanse? Czy Bulbulbi cię straży? Czy boisz się Bulbulbiego? Znaczy, obawiałam się tej walki w sumie, ale... No jednak spora ofensywa, nie? Trzy do ataku. Tak, ale jednak Lukrecja ma dwa do obrony. Pewnie, więc duża szansa jest na tylko to, czego potrzebujesz w tej chwili najbardziej, to prawdopodobnie, żeby mieć szczęście. W sensie pierwsze, jako pierwsza zaatakować. To też osoby będą decydować o tym, kto pierwszy będzie atakował. I pierwsza będzie atakować ta osoba, która będzie w mniej odpowiednim dla siebie miejscu. Czyli tak jakby... Okay. Wiesz, to teraz akurat tłumaczę zasady, bo nikt tego nie wiedział jak dotąd, więc teraz dopiero to ujawniam. Więc no, dokładnie. Okej, okay. Dzięki wielkie, Erciu, za rozmowę. Proszę. No, dobra, wiesz co, mam dziury w głowie, więc przestanę po prostu gadać. Trzymka. A? Dobra. Nie wychodzi mi gadanie dzisiaj. Najwyraźniej. Wczoraj byłem wykończony, to szło mi trochę lepiej. Okej. Okay. Może to dlatego, że teraz dużo więcej rzeczy, na których muszę się skupiać, dlatego że mamy tutaj parę ekranów, po których będę musiał skakać. Mam nadzieję, że będzie spoko. Co to jest? A, okej. Okay. To jest ta plansza w przypadku, gdyby trzeba było losować ostateczną rzecz. Dobra. Jak to zaczniemy? Weźmiemy telefon. Zapraszam serdecznie do dzwonienia. Nikt nie dzwoni w tej chwili, więc jak zadzwonicie, to prawdopodobnie odbiorę właśnie wasz telefon, gdzie będziecie decydować. Jeżeli macie pomysł, gdzie chcielibyście, żeby toczyła się walka. Albo co? Okej, okay, mamy telefon. Kiyoshi. Siemano, stary. Halo? Hej, siemasz. Czy masz jakiś... Czy wiesz, co robimy teraz? Teraz wybieramy arenę. Tak, właśnie wybieramy arenę teraz. Tak. Okej, okay. Więc gdzie byś widział? Jakie widziałbyś dobre miejsce na walkę? Wiesz co, ja myślałem, żeby walczyli na dachach budynków. Żeby mogli między nimi skakać. Na dachach budynków. To dawałoby pewne ułatwienie Bulbulbiemu, który... potrafi używać no, teleportacji, więc w przypadku gdyby spadł dachu, z powrotem się ten, no jest magiem. No. Więc to by mu ułatwiło trochę, więc bardziej liczysz na Bulbulbiego? Znaczy wiesz, z tej bójki to w sumie no, Bulbulbi, jak się wydaje. Bulbulbi. Jestem fanem cyborga. Jesteś fanem cyborga, okej, ale to teraz akurat w tym działaniu cyborga nie ma. I niezależnie od tego, które się tam dostanie do następnej rundy, Cyborg może się spotkać z nimi w finale, bo Cyborg jest na samym końcu tutaj, nasz Szymon Borkowski. Więc jest szansa, żeby Bulbulbi spotkał się z Szymonem. Czy to by była twoja wymarzona walka? Czy to by był twój wymarzony finał? Wiesz co, to jest bardzo dobra opcja, chociaż też bym widział Cyborga z analfabetonem. To też by było dosyć ciekawe. No, Cyborga z analfabetonem. To faktycznie niewątpliwie byłoby ciekawe. To także dobry pomysł. Zresztą każdy pomysł jest równie dobry jak każdy inny. Ale ja gadam bzdury. Ale jak lędzę. Jak prawdziwy sportowy komentator. No widzisz. Ale jednak coś tam. No. Okej, okay, dobra. Więc arena, dachy budynków. Spróbuję to mniej więcej narysować. Takie wysokie, wiesz, taka metropolia. Metropolia, wiesz, nasza metropolia jest w 2D, więc jedziemy na prostych kształtach. Czy dachy mają mieć podobną wysokość, czy różną? Mogą mieć różną. Tak by skakali z nich tu te sprawy. Okej. Okay. Więc zacznijmy może
Coś takiego, co? Więc tu mamy zwykły domek. Tylko, że właśnie, czekaj, bo zrobiłem tak, że większość jest tej samej wysokości. A tego chcieliśmy uniknąć. O, więc tu mamy... Bardzo proszę. Jakiś blok. O, piękny. Innymi słowy, jeżeli zaczyna jeżeli Bulbulbi dostaje bonus, to walkę będzie zaczynać Lukrecja. Lukrecja, tak. Zdaję sobie sprawę. A Bulbulbi dostaje z tej okazji, że ma bonus, Bulbulbi dostaje plus jeden do obrony, bo to jest arena, która bardziej mu podchodzi. I może spokojnie się uratować sytuacji, w której zostanie zrzucony z dachu. Z kolei nie wiem, jak poradziłaby sobie z tym Lukrecja. Może jeszcze odezwiemy się do Erci i spytamy, czy masz jakiś pomysł, jak Lukrecja mogłaby sobie poradzić z upadkiem z dachu, czy to już by był koniec dla niej? Znaczy, teoretycznie mogłaby się na tym futerku od ziemi odbić i do góry z powrotem lecieć. No w sumie fakt, w sumie jest miękka. Może nie odbić, bo to nie jest kreskówka, to jest prawdziwe życie. No to po prostu by się nic nie stało. No, fakt. Wtedy walka by się przyniosła gdzieś na ziemię, więc faktycznie nie jest to nawet zagrożeniem specjalnym może dla Lukrecji. Chociaż nie, to są naprawdę wysokie budynki. Umówmy się. No dobra. Umówmy się, to są wysokie budynki. Jak już mamy bonus dla Bulbulbiego, to zostawmy bonus dla Bulbulbiego. Więc Bulbulbi ma doskonałą obronę, w sensie jako, że potrafi się teleportować, to nie grozi mu upadek z wysokości, więc innymi słowy nie boi się wysokości, więc ma lepszą obronę. Chociaż może zamiast tutaj robić plus jeden, to dam minus jeden Lukrecji. Jak myślisz? Znaczy myślę, że plus jeden dla Bulbulbiego. Jest lepszy. Dobra, to tak zostawimy. Tak zostawimy. Dzięki temu. Okej. Gdzie byś ustawił zawodników? Mamy tutaj cztery dachy. Możesz ich ustawić. Myślę, że Bulbi mógł być z prawej strony na tym najdalszym dachu, a Lukrecja na tym lewej, najdalszym. Okej, dobra. Bulbi. Siedzi tam ze swoimi tymi sprzętami w swojej koszulce, więc Bulbulbi zaczyna stąd, czyli tutaj chcesz Lukrecję. Jest opóźnienie, ale myślę, że właśnie tam. A fakt, opóźnienie, czyli w sensie tutaj po lewej najbardziej Lukrecja. Tak, właśnie. Czyli dwa końce areny. Dobra. Faktycznie, zapomniałem, że jest spore opóźnienie. No zobaczymy, jak długo będzie mi się chciało poprawiać swoje błędy. Pamiętajcie, żeby być wyrozumiałymi. Chodzi o to, żeby nie spędzić tutaj 20 lat patrząc, jak ja staram się narysować rzeczy dobrze. O, i mamy miecz, który tnie wszystko. Dobra. Oto domyślna sytuacja. Tak to będzie wyglądać. Lukrecja zaczyna walkę. Czy innymi słowy, jest graczem numer jeden. Bardzo proszę. Wpisujemy wobec tego. Atak gracza 1, czyli Lukrecji. Atak 1. Obrona 2. Gracz 2, czyli nasz Bulbulbi, to atak 3 i obrona 1. Dzięki wielkie, Kiosie, za telefon. Bardzo pomogłeś. I czyli stawiasz, że Bulbulbi wygra, czy bardziej liczysz, że Bulbulbi wygra? W sumie to teraz to już nawet stawiam, że wygra. Okej, okay, czyli no, faktycznie... 3-1 to dość mocno, faktycznie jednak. Dobra, okej. Okay. Jak tak uważasz, dobra, to co byś postawił? Postawiłbym 2 złote, bo więcej nie mam. Okej, okay, spoko. Nie mogę tutaj, bo nie będę tutaj, bo hazard jest teraz bardzo nielegalny, więc nie będziemy się w to bawić. Ale muszę coś wymyślić, żeby jakoś angażować bardziej widza w to, co się dzieje, na przykład właśnie jakimiś... Dobra, mniejsza z tym, nie teraz. A wiesz co, bo już ten...
jak dobrze postawiłem, to może potem dać szansę, jeśli ktoś zginie, to mógł swoją kreaturę zgłosić, żeby to było dobre. A w sensie co? A to masz tylko zwycięstwo. Bo mówię, że ktoś tam mają ginąć, nie? To... No może, znaczy jest mała szansa, że ktoś zginie. No, to jak inni potem mogą wchodzić, to wiesz, pamiętaj o mnie. Aha, okej, okay, dobra. To nie jest stawianie. No. Dobra, mniejsza z tym. Trzymaj się, będę pamiętał. Postaram się. Na razie tam. Jo. Pozdrawiam Hammurabi. Pozdrawiam Hammurabi, nie wiem, nie rozumiem. Okej. Okay. Więc tak wygląda nasza walka. Może jeszcze, jako że wiemy teraz, jaka jest arena, spytamy Ercie, co ona na to, że jest teraz w takiej niewygodnej sytuacji. Zobaczymy, spróbujemy ją dorwać. Ercia, mam nadzieję, że jeszcze może rozmawiać. Najwyraźniej jesteś trochę... No cześć, Erciu. No cześć. Jesteśmy, widzisz, w takiej sytuacji, a nie innej, dachy budynków. Właśnie tak myślałam. Że skoro Lucrecja może używać tej siatki, to mogłaby ją rzucać jak taki Spider-Man. A, jasne. Czyli, okej, okay, czyli rozumiem, że wymyśliłaś sobie tę broń dystansową w tej chwili. Czyli ona faktycznie by była, to znaczy masz na myśli jak Spider-Man w sensie rzucać w kogoś, czy bujać się w ogóle na tych linach, na tej siatce? I to. To bujanie brzmi troszeczkę na wyrost. Ale jeżeli będzie jakaś taka sytuacja, to spróbujemy coś zrobić w tym kierunku. W sensie jestem w stanie to zaakceptować, że będzie działało, ale nie tak dobrze, jak działa pajęczyna w tym wypadku. No, rozumiem. No, okej. Okay. Bo widzisz, Bulbulbi ma jeszcze Fireballe, więc potężna broń dystansowa. Ty musisz się przedostać, to znaczy Lucrecja musi się przedostać po tych dachach, żeby gnąć go mieczem. Czy masz jakiś pomysł, co można by zrobić na dystans, jak to zacząć? Dlatego, że już było wspomniane, że Rabarbar powiedział Bulbiemu, żeby rzucał fireballami od razu. Właśnie tak myślałam, żeby biegła z tarczą, to znaczy tak zasłaniała się i w międzyczasie drugą łapką rzucałaby sieć. Aha, okej, okay. Czyli będzie próbowała atakować za pomocą sieci. To znaczy co, jakiś zbitej w jakąś kulkę, czy będzie próbować po prostu unieruchamiać? Unieruchamiać. Jasne, dobra. Okej. Okay. Ty zaczynasz, więc jest szansa, że wiesz, że dobiegniesz i zaatakujesz. To znaczy, Lucrecja zaatakuje. Ale wiemy, o co chodzi, nie muszę się poprawiać, nie? Tak. Okej, okay, doskonale. Dobra. No to mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Powodzenia w walce. No i do usłyszenia po. Dobra. Okej. Oto nasza pierwsza plansza do zapełnienia. Czysta kartka. O. Tutaj. Tu jest czysta kartka. Ale my przechodzimy do mechaniki, żeby... To może nie, zanim mechanika, to narysuję pierwszą ten. Wiecie, robię to pierwszy raz, więc dajmy sobie życie. Spróbujmy to rozrysować jakoś tak, wiecie, żeby było dramatycznie. Nie ma co robić aż trójki. Dwójka wystarczy, nie ma co robić takich grubych kadrów. O. I tak są dość grube. Jaka grubość pędzelka? Taka? Wszystko będzie grube wtedy. Może pójdziemy w cieniznę. Pójdziemy w jakieś 1,20 stroke. O nie, ale bez takich. Panie kochany. Bardzo proszę, zobaczymy, co tam w komentarzach, co się w komentarzach dzieje. Ludzie twardo komentują. Więc cieszę się, że jesteście bardzo zaangażowani. To dla mnie wiele znaczy. O, i to jest kreska, jaką będziemy to robić, więc dość cienka. Co ja chciałem? Aha, chciałem zobaczyć poprzednio, żeby przypomnieć sobie, jak arena wyglądała.
Czyli dwa budynki dwóch wysokości, między nimi taki z pochyłym dachem. Okej. Okay. Bardzo proszę. A, ale dziwna cisza. Da, okej, okay. Wiecie co? Olewamy okna. Olewamy okna. Zrobimy tylko ten trójkątny dach. I walić okna. Okej. Okay. Może puśćmy. Zbliżenia na zapatrzonych. Jaką miał czapkę? Taką, spoko. Szybko się nauczę ich. Będę musiał w przyszłości pytać, czy postacie zmieniają w ogóle kiedykolwiek wyrazy twarzy. Bo teraz to powinny tak naprawdę być skupione czy coś, ale Lucrecja przecież jest zawsze uśmiechnięta, więc jak mogła być? Proszę bardzo. Ok, wracamy do mechaniki i robimy. Puścimy jakieś może. Uuu, dzieje się. Ok. Pierwszy atak. Lukrecja atakuje Bulbulbiego. I wygląda na to, że chybia. Dobra. I jedziemy. Rozrysujemy to. Czyli innymi słowy, Lukrecja nie... Musi trzymać tutaj chyba jedną ręką czy coś, żeby rzucić. Więc Lukrecja rzuca swoim kawałkiem wełny. Bardzo proszę. Cyk. I Lukrecja już jest na następnym dachu. Jednocześnie porusza się w kierunku przeciwnika, bo wie, że w zwarciu ma większe szanse na trafienie. Więc już przeskakuje i już jest. Bardzo proszę. Miejsce dach. Może będę ukrywał przed wami, co się dzieje w następnych rundach. I tutaj sobie sam kliknę. Zobaczycie po tym, jak to narysuję. Ok. Więc sytuacja jest, jaka jest.
ktoś pyta, czy nie będzie czołówki. A, czołówki, czołówkę. To jest trudne, żeby ją zrobić. Spoko, puszczę. Ale już jest po kwiatach. Bo zrobił Rai, zrobił czołówkę do walki. Nie przysyłajcie więcej. Puszczę, bo to miłe. Ale nie mogę puszczać tutaj wideo. To jest naprawdę trudna rzecz. Jest ładny i dziękuję bardzo, ale no po prostu trudno mi, naprawdę długo to ustawiałem i w końcu i tak zapomniałem. Więc mamy czołówkę w środku walki. Takie rzeczy zawsze tylko w Dymlandzie. Dzięki wielkie za tę czołówkę. Okej, okay, mamy następny ten, ja już wiem co się dzieje i zaraz wy też zobaczycie co się wydarzyło dalej, bo teraz do ataku przystępuje Bulbulbi. To może tutaj oddalimy trochę widok na ten kadr. O, bardzo proszę. Niech to będzie dynamiczne wszystko. Więc Bulbulbi, zgodnie z życzeniem jego trenera, ciska fireballem. Jako, że jest magiem, to sobie może pozwalać. Wygląda jakoś smutno. Okej. Szczęśliwie Lukrecja widzi pocisk. Mamy zbliżenie na to, jak widzi. Dziwnie wychodzi. O, Lukrecja wie, że jest pocisk. Wie, że pocisk nadchodzi. Niestety... obsuwa się dachówka. Czy tam ześlizgnęła się? Wow! No, zbliżenie możemy dać i uszy. Powinienem dorzucać w ogóle jakieś tekstowe komentarze, bo to wszystko jest takie niewyraźne. I... pach! Przyjmuję Fireballa. Raz, bo tutaj widzimy, że osłania się tarczą. O! Niech tak to będzie. I mamy pierwszą krew. Lukrecja dostaje fireballem i traci jedno serduszko. Bach. Taki jest dźwięk pierwszej krwi. Jedziemy dalej. Jak ktoś nie widział, tak wyglądał ten cios. W sensie prawie udało się uniknąć, bo dosłownie jednym punktem udało się przebić.
Wracamy teraz, a ja losuję następny atak, który wy zobaczycie za chwilę. Lukrezja przystępuje natychmiast do kontrataku. Nie poddaje się za nic. I choć prawie, że spada z dachu. O, tu ją mamy. To ciska mimo wszystko. Kolejnym swoim dystansowym pociskiem, no bo co innego może zrobić? Jednocześnie rzecz jasna próbuje cały czas zasłaniać się tarczą. Patrz, kiedy się rzuca w taki sposób na oślep, to trudno jest trafić. Znowu mamy pach, tak jak powyżej, w budynek. Rzecz jasna, to sprawia, że nasz raptor widzi szansę. Bulbulbi jest gotowy do kolejnego ataku. Tu ma te swoje B9, które nosi. O. Dobra. Dobra, widzimy jak jest. Bardzo proszę, innymi słowy, Lukrecja jak dotąd wykonała dwa ataki, nie trafiła ani razu, a Bulbulbiemu udał się już pierwszy atak, pierwszy wykonany atak. Przechodzimy do następnej planszy, więc trzy ataki wypadły na tę planszę, chociaż w zwarciu prawdopodobnie byłoby szybciej. Po prostu mamy taką specyfikę tej walki, więc następnej też się nie dowiecie. A ja wiem. Ok, więc rzecz jasna Bulbulbi widzi okazję. I zaczyna. Tworzyć nowego Firebola. Kolejny fireball leci w kierunku prosto na nią, prosto na Lukrecję. Lukrecja nie jest zachwycona, trzyma swoją tarczę, cały czas jeszcze leżąc. O nie, o nie, o nie, wszyscy widzimy co się dzieje. Udaje się obronić. Udaje się obronić, chociaż jest trudno, bo Fireball jest... Bardzo proszę. Wow, wow, co za walka. Szanowne państwo. Może powinienem kogoś wziąć, jakąś dzwoniącą osobę. Hej, witaj piekarzu. Halo.
Halo, halo. No, cześć, piekarzu. Widzę, że musiałeś poczekać, aż na streamie się zacznie, aż usłyszysz. Boże, co za walka, jakie emocje. Tak, jesteś bardzo podekscytowany. Nie jest ten, no wiadomo, to troszeczkę jest trochę ciszy, ale tak się dzieje. Więc witaj, piekarzu. Więc czekaj, no już oceniłeś walkę, to nie mogę cię o to spytać. To jest to, jakie pytanie miałem. Jakie miałeś pytanie? Dawaj pytanie, mogę jakoś wpłynąć na losy tej walki? Wybacz, stary, już nie, ta ona już się toczy. To jest wszystko, wiesz, to jest wszystko kwestia setnych sekundy. Nie mogę wysiedzieć z tych emocji. W każdym razie teraz Lukrecja przechodzi do kontrataku. Myślisz, że w końcu udaje się zaatakować Raptora? Może jej się uda, bo Bulbi ma chyba tylko jeden obrony? Bulbi ma w tej chwili jeden obrony, tak, jak najbardziej. Może się zamienić w mówcze wojsko mongolskie. Tak, znaczy on się zamieni dopiero, jeżeli będzie miał jedno serduszko. Tak działa, to jest jego system obronny najwyraźniej. Ale on widać jest niewzruszony, cały czas taki sam wyraz twarzy. No, znaczy to fakt, bo wiesz co, bo nie do końca wiem, jak bardzo mogę sobie pozwalać na robienie różnych twarzy, ale myślę, że będę im dawał brwi, że są czasami poddenerwowani. Dobra, więc widzimy, jak tutaj wyglądało to w rundzie czwartej. Ja losuję piątą, wy nie widzicie i zobaczycie, co się wydarzy. Jednak tak jest chyba lepiej, nie? Kiedy nie widać. Tak, lepiej jak nie widać, większe emocje. Okej. Okay. Więc do ataku teraz przystępuje Lukrecja. Doskakuje. Lukrecja trafi. Doskakuje do niego ze swoim mieczem, czyli jest w zwarciu. To jest jej ulubiona metoda na walkę. No, Bulbiego wręcz przeciwnie, on na odległość raczej. Taki z magiem. No, otóż to. Ale on może się teleportować. Zgadza się, on ma całkiem niezłą obronę, radzi sobie w obronie. Więc czy uda mu się obronić przed tym atakiem, kiedy owieczka jest już zdeterminowana i gotowa? Jak dynamiki w tych scenach. No, staram się jak mogę. Przynajmniej dynamika jest, bo nie można powiedzieć, żeby to w ogóle wyglądało jakkolwiek akceptowalnie, kiedy rysuję tak na szybko. Że te rzeczy mogą wyglądać gorzej niż... Będziesz później jakieś teksty dodawał do tego? Komentarze pod... Nie wiem, gdzie ja to zmieszczę, ale być może, zobaczymy. By było wiadomo mniej więcej, co się dzieje, bo... Jeśli jest na streamie, to wiadomo, co się dzieje, ale potem... Tak, to będzie nieczytelne. A, ciach. Niestety. Udaje się obronić. Jest! Brawo! Brawo, Bulbi! Bulbi obronił się przed tym atakiem. Owieczka zrobiła bach znowu, tym razem o tarczę, ale rzecz jasna to nie zabiera jej absolutnie życia, nie ma żadnych takich. Okej, okay. Kontynuujemy. Zobaczmy, co dalej. Oho, pora na rewanż. Owieczka uderzyła w te tarcze, więc cienko będzie jej się bronić, więc w tej chwili Owieczka leci po tym, jak własnym impetem uderzyła. Odbija się od pola siłowego. Odbijając się, zgadza się, odbijając się od pola siłowego. Cieszę się, że pomagasz. Słychać, że sobie nie radzę. Nie, dobrze jest. Spoko. Jest okej, okay. Będę się uczył z każdą kolejną walką, będzie lepiej prawdopodobnie. Więc ona leci, a wobec tego, co można zrobić, co może zrobić w takiej sytuacji mag? No, chyba szykuje. No, szykuje tutaj.
szybka kontra. Ki leży jeszcze. Już w ogóle nie wygląda jak raptor tutaj. Wygląda jak but. Nie, nie tak się to robi. Czekaj. Wiem, co chcę przekazać. Wiem, co chcę narysować. Ktoś na czacie ciągle pisze, że wygląda to jak sadzone jajko. Nie, nie, to jest kamehameha. To jest kamehameha. O, to jest to, co chciałem narysować. Bardzo proszę. Czy on miał monobrew? Monobrew się zdarza, dlatego że ona jest po prostu środkiem wyrazu. Ona nie jest cechą stałą. To spoko. I jak myślisz, czy ta właściwie półprzytomna owieczka w tej chwili, która leci, czy jest w stanie się obronić przed tym, co teraz nadchodzi? Nie jest, nie jest, nie ma szans się obronić. Nie ma szans się obronić, nie mówisz. Nie ma szans. Okej. Okay. Ktoś mógłby nazwać cię człowiekiem małej wiary. Nie, no jestem dużej wiary właśnie, w jego wierzę. Aha, okej, okay, ty jesteś za Bulbim. W sensie... A, okej, okay, dobra. Nie, nie musisz nawet być za nim, jeżeli po prostu możesz wierzyć. I niestety... Fireball trafia z impetem. Bardzo proszę, o to, co się wydarzyło tak naprawdę. Może jeszcze nie pokażę, co się wydarzyło. Albo dobra, pokażę, co się wydarzyło, bo tak wypada. Kolejne serce. Lukrecja zostaje z jednym sercem. Mechanika, bardzo proszę, to było trafienie krytyczne. Innymi słowy, wyrzucił 6. Kiedy wyrzuca się 6, to jest zawsze trafienie, niezależnie jaka jest obrona, chociaż obrona tutaj także była ewidentnie niższa. A w momencie, w którym jest trafienie krytyczne, atakujący wykonuje kolejny atak od razu. Innymi słowy, teraz owieczka znowu nie ma możliwości się bronić. W sensie ma możliwość się bronić, ale może oberwać ponownie. Pewnie oberwie. W razie tutaj się właśnie skulowuje. O, skulowuje się z dachu. Futro może po tym jak... się wyhamować. Zawsze jest taka szansa. No fakt. Ale ona ma twarde futro. Więc ona jest jak wiesz, jak opona. I jeszcze pali futro w tej chwili. Dobra, nikt nie widzi. Super, dobra robota ja. Więc ona się skulowuje, mam nadzieję, że widać. Ona ma głowę tutaj z góry teraz, więc... Dlatego tak jest, jak jest. Tu mamy, tak się pokazuje walki, nie na tamtej planszy. Ok, a ja klikam tutaj, żeby zobaczyć, co się dzieje. Co może się dziać? Leci następny fireball. Już nawet nie będę rysował naszego zawodnika, jak puszcza firebola. Tylko kolejny lecący fireball. Wiesz co, zauważyłem w przedostatniej klatce, że Bulbi nie ma koszulki. Czasami tak się zdarza. Czasami chciał koszulkę przez walki. No fakt, może koszulka to koszulka dość istotna rzecz, więc... Leci kulka.